Na kanale Ekonomia w jednej lekcji. Temat na dziś krzywa Lafera, czyli dlaczego trzeba obniżyć i uprościć podatki. Aktualny, zawsze temat. Krzywa Lafera została nakreślona przez amerykańskiego profesora ekonomii Artura Lafera. Według tej krzywej dochody podatkowe wraz ze wzrostem obciążeń podatkowych wraz ze wzrostem obciążeń podatkowych obciążenia podatkowe mamy na osi X. Rosną na tej osi, a na osi Y rosną dochody podatkowe, budżetowe dochody podatkowe i produkcja. Więc krzywa LaFera odzwierciedla najpierw oczywistą zależność, że wraz ze wzrostem obciążeń podatkowych, wraz ze wzrostem obciążeń podatkowych rosną dochody podatkowe, dochody budżetowe z podatków, proszę jak rosną, o na przykład, przy takim obciążeniu podatkowym mamy takie dochody podatkowe, ale one rosną według tej krzywej do pewnego określonego punktu. Po przekroczeniu którego to jest jakaś taka stawka, jaka, jakieś takie obciążenie podatkowe to jest obciążenie, któremu odpowiada maksymalne, któremu, odp któremu odpowiadają maksymalne dochody podatkowe, yy, czyli maksymalna produkcja, yy, którą można opodatkować, bo. Po przekroczeniu tego określonego magicznego punktu E, dochody podatkowe, zgodnie z krzywą Lafera, spadają, mimo że obciążenia stawka podatkowa rośnie dochody spadają. Tak więc krzywa Lafera obrazuje zależność między wysokością stawek podatkowych a poziomem dochodów podatkowych. Wzrost obciążeń podatkowych po przekroczeniu punktu optimum opodatkowania, czyli to jest nasz punkt E, powoduje spadek tych dochodów. To przekroczenie. Zasadnicze pytanie więc brzmi, gdzie gospodarka z danym poziomem obciążeń, np. polska gospodarka, się znajduje? Czy już przekroczyła ów punkt E? I obciążenia podatkowe są tak wysokie, że powodują paradoksalnie zmniejszenie wpływów, skutek rezygnacji z działalności gospodarczej, legalnej czy nielegalnej optymalizacji podatkowej, bo to, że te wpływy tutaj, mimo że stawki rosną to wpływy spadają, to musi być jakaś przyczyna właśnie tkwiąca w tym, albo rezygnacja z działalności gospodarczej, albo agresywna optymalizacja podatkowa, albo przechodzenie do szarej strefy, czy zmiana rezydencji podatkowej. Wynika z obliczeń Centrum Adama Smitha, Polskiego Instytutu Badań Ekonomicznych, blisko połowę naszych dochodów, około 45%, oddajemy w formie różnych dań, różnych podatków, parapodatków. Blisko połowę, 45%. 45%. Czy to jest stawka, obciążenie podatkowe, któremu odpowiada wierzchołek krzywej Lafera? Czy tutaj jest 45%? Czy te 45% obciążenia podatkowego koreluje z maksymalnym poziomem produkcji i co za tym idzie możliwie maksymalnymi dochodami z podatków? Jude tedes Waniski, amerykański dziennikarz ekonomiczny, popularyzator krzywej Lafera, między innymi w zamieszczonej w internecie publikacji Taxes, Revenue and the Laffer Curve z 1978 roku, wskazuje, że krzywa Lafera obrazuje pewien konsensus. Poziom maksymalnych wpływów z podatków przy danej średniej stawce obciążenia podatkowego, wierzchołek krzywej Lafera, punkt e, to taki poziom dóbr publicznych który odpowiada wyborcom, podatnikom, czyli podatnicy zgadzają się na ów poziom obciążenia podatkowego. Kiedy stawka podatkowa wynosi 100%, to mamy tutaj tę skrajność, gospodarka ucieka od opodatkowania do wymiany barterowej lub do szarej strefy, lub w nic nierobienie. robienie. Skoro stawka wynosi 100%, wpływy z podatku wynoszą 0%, procent, Bo nie ma motywacji do produkcji, oddawania przecież 100% swoich dochodów. Z drugiej strony, druga skrajność krzywej lafera to jest sytuacja, kiedy stawka wynosi 0%. I tu również to może być na przykład sytuacja anarchii, w której nie ma rządu, nie ma więc podatków. Tam, tam mamy tutaj przy tych 100% powiedzmy wymianę barterową, pozwalającą całkowicie uniknąć podatków, jak zakładamy, a tu anarchię. I w przypadku 0%, i w przypadku 100% w przypadku, czyli stawki podatku zerowej i 100%, nie ma wpływów do budżetu państwa. Pomiędzy tymi no umówmy się całkowicie czysto teoretycznymi skrajnościami. Leży krzywa lafera. Leży krzywa lafera. Jeśli rząd obniży stawkę podatku ze 100% do powiedzmy punktu A, Część ekonomii wyjdzie z szarej strefy, czy też z tej ekonomii opartej na barterze, i przejdzie do ekonomii opartej na pieniądzu, i da się opodatkować. Obniżenie stawki podatkowej, powiedzmy do punktu C, zwiększy produkcję do opodatkowania i wpływy podatkowe. Tu mamy jeszcze większe wpływy podatkowe. Tu mieliśmy takie wpływy, tutaj jeszcze większe. Podobnie z drugiej strony krzywej. Jeśli ludzie uznają, że potrzebują ustanowić jakiś minimalny rząd, przejdą z punktu 0 do punktu B, czy nawet do punktu D, to mamy jakieś minimalne opodatkowanie, wpływy i minimalny rząd. Punkt A reprezentuje bardzo wysokie opodatkowanie i niską. Bardzo wysokie opodatkowanie i niską. Produkcję, ale oba, to znaczy i punkt B, i punkt A, takie same wpływy z podatków. Podobnie dla D i C. Różne obciążenia, te same wpływy. To jest charakterystyczne dla krzywej elafera. Zatem widać, że zmniejszenie opodatkowania z A do C, z A do C. Powoduje zwiększenie wpływów podatkowych i dalszą ekspansję, zwiększenie produkcji. Również w przypadku zwiększenia opodatkowania z B do D, wpływy z podatków rosną o tyle samo co z A do C. Wpływy i produkcja są maksymalne, jak już sobie powiedzieliśmy, w punkcie E. Jeżeli dalej wzrastają stawki podatkowe, to i produkcja, jeżeli dalej powyżej punktu E, czyli tutaj w tę stronę, jeżeli Wzrastają stawki podatkowe, to produkcja i wpływy maleją. Niestety na krzywej lafera nie ma liczb poza zerową stawką procentową i 100% stawką podatkową. Punkt E to niekoniecznie połowa drogi, niekoniecznie 50%, niekoniecznie nasze 45%. W każdym razie punkt E to poziom opodatkowania, który odpowiada podatnikom. W punkcie B i D podatnicy chcą produkcji większej ilości publicznych dóbr i usług i wobec tego chcą co istotne bez redukcji ich produktywności, bez redukcji ich produktywności, płacić wyższe stawki podatkowe. Tak, może być taka sytuacja, dla nas wydaje się czysto teoretyczna, ale może tak być, że mamy niskie opodatkowanie i godzimy się na wyższe opodatkowanie za większą ilość dóbr publicznych. Natomiast w punkcie A i C podatnicy życzą sobie więcej prywatnych dóbr publicznych, prywatnych dóbr i usług i w związku z tym życzą sobie płacić mniejsze podatki. I faktycznie można przyjąć, że podatnicy próbując dostosować się do obciążenia podatkowego, w tym wybranych stawek podatkowych, przyjmują je lub odrzucają, kształtują krzywą lafera i położenie punktu maksymalizacji wpływów. Przez, jak już powiedzieliśmy sobie, unikanie opodatkowania, przejście do szarej strefy, częściowe działanie w szarej strefie, zmianę rezydencji podatkowej, legalną czy nielegalną, łagodną czy agresywną optymalizację podatkową, rezygnację z prowadzenia działalności, wreszcie zmianę preferencji wyborczych. Zatem punkt maksymalizacji wpływów, wierzchołek krzywej lafera, o ile zostaje osiągnięty, stanowi przy założeniu racjonalnego i inteligentnego działania obu stron to podstawowe zawsze założenie ekonomii Racjonalne działanie i podatników, i ustawodawcy osiągają te grupy pewien konsensus. Podatnicy zgadzają się na dane obciążenie podatkowe i wynikającą z tego wielkość sektora publicznego, dóbr i usług publicznych. To jest ten punkt konsensusu. To jest stawka, no właśnie nie wiadomo do końca jaka, przy której podatnicy zgadzają się i, maksymul, i ma, yy, 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 mają maksymalną produkcję, czyli taką, w której Przychód krańcowy równa się krańcowym kosztom. Tak więc punkt E jest punktem społeczno-politycznego konsensusu i w interesie i podatników, i polityków jest odnaleźć i osiągnąć ten punkt opodatkowania produkcji i wpływów ale to nie jest punkt stały. Może się zmieniać w zależności od sytuacji, może oznaczać bardzo niskie albo nawet bardzo wysokie opodatkowanie, na przykład w czasie wojny punkt E może osiągać wyższe poziomy opodatkowania, fo, po wojnie spadać. Na przykład w Niemczech po II wojnie światowej kanclerz Niemiec, profesor ekonomii Ludwig Erhard, autor powojennego niemieckiego cudu gospodarczego, od 1948 roku obniżał opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wprowadzał, co też bardzo istotne, może szczególnie w Polsce, prowadzał deregulację Uproszczenie. Również w Japonii po 50 roku miało miejsce obniżenie wysokich stawek podatkowych, co wpłynęło na wzrost produkcji tak samo jak jak w Niemczech skoro doprowadziło w Niemczech do cudu gospodarczego. Generalnie tam gdzie obniżano stawki, tam gdzie obniżano stawki, rosły wpływy jednak no, należy przyznać, że to raczej wyjątki, żeby polityka rządów szukała możliwości zwiększania wpływów przez obniżanie podatków. Raczej szuka się większych wpływów przez podwyższanie podatków. Punkt E, jak już sobie powiedzieliśmy, zależy również od czasu. W krótkim okresie może być osiągany przy wyższym opodatkowaniu, w dłuższym skutek dostosowania się podatników, przy niższym. Generalnie wydaje się, że nie wystarczy polityczna propozycja podwyżki podatków, powiedzmy z B do D. Podwyżki podatków z B do D, trzeba wskazać, jak będą dodatkowe środki, te wpływy budżetowe, wydatkowane, jakie będzie ich przeznaczenie. Jeśli podatnicy zaakceptują emisję obligacji z przeznaczeniem pozyskanych środków na szkoły, autostrady, mosty, wyraźnie opowiadają się za opłaceniem tych wydatków, albo uznają, że podwyższenie stawki jest zbyt wysokie w stosunku do proponowanych dóbr i usług publicznych. Można zatem powiedzieć, że w tej relacji operujemy w jakimś stanie faktycznym i przesuwamy się po krzewie lafera, odczytując, decydując na podstawie wielkości marginalnych, jak w przypadku każdych dóbr i usług na podstawie wielkości marginalnych. To wielkości marginalne decydują, czyli MR równa się EC MC. Marginalny przychód. Z danej jednostki podatku musi być równy marginalnym kosztom tego wzrostu o tę jednostkę opodatkowania. Jak pisze Dziut Łanicki, przywoływany, już wyobraźmy sobie, że mamy trzech fachowców. Taki przykład. Trzech fachowców, o proszę. To są ci fachowcy. Od budowy domów. Jeśli pracują razem, tak jak tutaj. To jeden odpowiada powiedzmy za fundamenty, buduje fundamenty, drugi szkielet budynku, trzeci dach. Razem w ciągu trzech miesięcy potrafią zbudować trzy domy. Czyli w ciągu sześciu miesięcy sześć domów. Jeśli pracują oddzielnie i każdy stawia swój dom, powiedzmy metodą gospodarską, to w tym czasie, w, tych, w ciągu tych sześciu miesięcy, wybudują w sumie trzy domy. A jeżeli pracują razem, jeszcze stosują podział pracy, o którym już mówiliśmy, to razem wybudują 6 domów. Przy stawce podatku od budowy domu wynoszącej 49%, 49 będą pracowali razem, ponieważ państwo zostawi im skromny zysk z ich podziału pracy. Będą mieli swoje trzy domy jeszcze trochę czwartego z sześciu. Jednak, jeśli jednak stawka podatku wzrośnie do 51%, to w przypadku wspólnej pracy poniosą stratę netto. Wybiorą więc pracę oddzielnie, metodą gospodarczą, metodą gospodarczą budowy, samodzielnie i tylko swojego domu, bez działalności gospodarczej, bez opodatkowania o to chodzi. Gdy fachowcy łączyli swoje wysiłki i stosowali podział pracy, oferowali działalność gospodarczą, budowali sześć domów zamiast trzech, jakie postawiliby oddzielnie przychody podatkowe były niemal równe wartości trzech gotowych domów, jednak przy stawce wynoszącej 51% rząd traci te dochody, a gospodarka traci produkcję trzech dodatkowych domów, jakie powstałyby, gdyby ludzie ci pracowali razem. To jest przykład na, ten, na to, że de decyduje yy, przychód i koszt marginalny. Łaniński zwraca uwagę na tym przykładzie, że decydują właśnie wielkości marginalne. Dodatkowa jednostka podatku, Obciążenia podatkowego, para podatkowego, dodatkowego skomplikowania podatków, także zmienia sytuację, może zmieniać sytuację całej branży, na przykład powodować likwidację działalności, tak jak tu w przypadku tych trzech fachowców. Dwa punkty procentowe tylko tak naprawdę spadek lub wzrost podatku i powoduje odpowiednio albo 100% wzrost produkcji, albo 50% spadek tejże produkcji. Często tak więc zmniejszenie podatków o niewiele powoduje duży wzrost wpływów i odwrotnie, niewiele większe obciążenie zamyka branżę, choćby z tej zależności wynika, na co wskazywał już Adam Smith, którego Łaniski też w tej przywołanej już publikacji przywołuje kilka razy, stawka podatku, obciążenie powinno być możliwie jak najniższe. Stawka podatku, obciążenie podatkowe powinno być jak najniższe. Zatem powróćmy na koniec do pytania, które postawiliśmy sobie na początku lekcji. Czy ta nasza stawka... Jak wskazuje Centrum Adama Smitha, wynosząca 45% obciążeń, jaką mamy w Polsce, to jest punkt, to jest punkt E krzywej lafera. czy ta stawka czy ta stawka daje maksymalne wpływy do budżetu i powoduje jest to stawka konsensusu, przy której produkcja jest maksymalna? Myślę, że kluczowym jest tu stwierdzenie, iż podatki mogą być podwyższane tylko bez obniżenia produktywności, czyli w sytuacji MR większego od MC. To na pewno nie jest polska sytuacja. Produktywność wskutek nie tylko czy nie tyle samych podatków, ale ich potwornego skomplikowania spada. I raczej jesteśmy w sytuacji tych budowniczych domów którzy wskutek zbyt wysokiego opodatkowania budują oddzielnie dla siebie metodą gospodarską.